Michał Kryński, Bankier TV. Witamy w piątek, jak zwykle w piątek. Ostatnie dni wakacji, ostatnie dni przed wrześniem, ale do szkoły nie poszedł jeszcze Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych domu inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Na szczęście nie poszedł już. Nie wspominam jako czegoś cudownego ten okres spędzony w szkole, chociaż niestety byłem tym najlepszym uczniem w liceum, w całym liceum. No, trudno się przyznawać do tego, no ale tak było. Kując znaczy po prostu. No, no to zobaczymy, czy te wszystkie lata nauki nauczyły Pana dobrego prognozowania rynków finansowych. Chciałoby się spytać przede wszystkim, co powie Jerome Powell? Panie Piotrze, wszyscy zadają sobie to pytanie od początku tygodnia. No i pozostaje stwierdzić, że chyba wszyscy są już przygotowani na to, jak bardzo zostaną zaskoczeni popołudniem. No tak, tak. Ja nie wiem, czy u Państwa na pewno, u Pana to mówiłem, bo my mamy te dłuższe rozmowy, więcej można powiedzieć. Pewno mówiłem, że 5-6 dni przed rozpoczęciem tego sympozjum fedowskiego w Jackson Hole, że rozpocznie się jakieś wyczekiwanie i korekta. No ona dosyć gwałtowny miała przebieg, owszem. A wczoraj już było 1,5% do góry na Wall Street. No Polska mocno, no ta polska giełda jest dramatycznie słaba, no ale to zostawmy na razie. I rzeczywiście czekamy dzisiaj, o 16 wyjdzie Jerome Powell i będzie coś mówił Jackson Hole. Oczekiwania są takie w zasadzie, no już rynek jest przygotowany na chyba jakąś doom and gloom, jak tam Amerykanie mówią, no straszne rzeczy, które mógłby powiedzieć, o jakichś potężnych, ostrych działaniach na niwie stóp procentowych, podnoszenia stóp procentowych, polityki monetarnej. I ja myślę, że to przygotowanie, to wczoraj już było widać właśnie na Wall Street, że inwestorzy machnęli ręką, powiedzieli, no i cóż jeszcze złego, gorszego niż już panowie Kaszkari i inni, jeden z gubernatorów Fed, do tej pory powiedzieli. No nie może nic więcej powiedzieć według mnie niż to, o co oni mówili. Oni byli rzeczywiście dość ostrzy, dość jastrzębie nastawieni i prawie pewne jest, że ponieważ to sympozjum w Jackson Hole to jest coś innego niż konferencja Jerome Powella, szefa Fed, po posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku, bo to jest bardziej krótkoterminowe, mówię o Komitecie Otwartego Rynku. Jackson Hole to bardziej taka filozofia na przyszłość, na lata następne. Tylko co ten biedny Powell może powiedzieć na temat lat następnych, kiedy on na każdej kolejnej konferencji mówi, że niepewność jest olbrzymia, że wszelkie prognozy obarczone są olbrzymim błędem, że zobaczymy, jakie będą kolejne posunięcia geopolityczne i dane makro, że nic w tej chwili nie można wyrokować. On to ciągle mówi. Jeżeli to ciągle mówi, no to co, oczekujecie Państwo, że on teraz wyjdzie i powie, wiem, znalazłem, wykopali mi kryształową kulę, postawili przed nosem, ja już wiem, co się będzie działo. No tego nie powie. W związku z tym chyba rzecz nie będzie polegała na tym, co on powie, bo myślę, że on pójdzie w kierunku Greenspeaku. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo Greenspeak. To Alan Greenspan, jeden z poprzednich szefów Fed, mówił właśnie, że mówił w ten sposób, żeby nikt nie potrafił go zrozumieć. Ja mówię, jeżeli zrozumieliście to, co ja powiedziałem, to żeście źle zrozumieli. Coś takiego nawet padło z jego ust, naprawdę. W związku z tym on pójdzie w kierunku tegoż Greenspeaku, tak to było określane, te przemówienia, ten język Alana Greenspana. W kierunku Greenspeaku będzie starał się mówić tak, żeby niespecjalnie odkryć kartę. No i wtedy wszystko zależy od nastrojów. Jeżeli rynek jest w nastroju, tam nic wielkiego nie powiedział, kupujemy akcje, no to będziemy mieli spore odbicie i będzie koniec, zbliżający się koniec drugiego dnia wakacji, drugiego miesiąca wakacji, w związku z tym dobre zakończenie miesiąca i fajnie. I może tak być. No ja najbardziej tego oczekuję, ale też niespecjalnie się zdziwię, jeżeli się w tej sprawie pomylę, bo w końcu czytanie czyjegoś umysłu no nie jest moją specjalnością, jak Państwo pamiętacie. Czytanie umysłu Putina przed wojną z Ukrainą no okazało się
być moją klęską. Bo zakładałem, że to jest tak nieracjonalne, ten atak na Ukrainę, że go nie będzie. No okazuje się, że rzeczy nieracjonalne mogą się spełnić. No i tyle. Panie Piotrze, no na pewno Jerome Powell nie będzie miał łatwego zadania, ale jak spojrzeć na amerykańskie dane, właściwie trudno jest wróżyć. Zależy, do którego miasta spojrzeć. Pan zresztą wspominał o tym wczoraj w rozmowie ze swoim firmowym kolegą. Zależy, czy spojrzymy do Nowego Jorku, czy do Filadelfii. Absolutnie to, tak. Albo jest świetnie, albo jest fatalnie. A jak absolutnie spojrzymy na dolara, to jest w ogóle bosko. Tak jest. Jest fatalnie w Nowym Jorku, znakomicie w Filadelfii, prawda? Bo to chodziło o te wskaźniki Philly Fed i ten nowojorski wskaźnik, New York Empire. I tak rzeczywiście wygląda. I po dane wstępne o PMI, tych indeksie menadżerów logistyki, też potwierdziły ten układ. Bo dlaczego? Dlatego, że Filadelfia to bardziej przemysłowe regiony. Nowy Jork bardziej usługowe. Przypominam, że ponad 90% gospodarki amerykańskiej to usługi. W usługach kiepsko. I PMI to potwierdził. Indeks PMI spadł do poziomu chyba tam 44 punktów z groszami. Nie pamiętam już dokładnie, ale no bardzo duży spadek i zdecydowanie pod 50 punktami, które odgraniczają recesję od rozwoju. A indeks ten przemysłowy trzymał się bardzo dzielnie. W związku z tym widać, że coś się tam rzeczywiście kluje w usługach. No i na to Powell będzie musiał zwrócić uwagę, bo jak zwykle przypominam, to i tym razem to zrobię, że Fed ma dwa mandaty. Nie tylko inflacja, wartość pieniądza, ale również rynek pracy, gospodarka. Według mnie słusznie ma dwa mandaty, a nie tak jak u nas tylko jeden. No i jeżeli chodzi o to, to tak rzeczywiście wygląda. Bardzo zróżnicowany ogląd. A to, co pan, panie redaktorze, mówi o dolarze, to ja bym nie powiedział nawet, że to jest siła dolara. To jest potworna słabość euro. Ale dlaczego jest to potworna słabość euro? No dlatego, że w ciągu ostatnich, nie wiem, 7, 8, 9 dni, trzeba było policzyć, no powiedzmy 10 dni, cena gazu na giełdzie w Holandii wzrosła o 50%. 50% nie, znaczy wzrosła więcej, ale o 50% od szczytu tuż po wojnie, w marcu. Było 200 euro za megawattogodzinę, później to spadło tam do 160, 150, potem było 170, 180, teraz jest 300, ponad 300. Po wojnie, po rozpoczęciu wojny wyskok był do 200, teraz jest ponad 300. To jest ponad 10 razy więcej niż było w tym samym dniu rok temu. 10 razy, nie 10%, 10 razy więcej. Jeżeli się spojrzy na ceny energii we Francji, w Niemczech, to widzimy, że te wzrosty są kilkunastoprocentowe i są, to też te ceny megawattogodziny są 10 razy większe niż rok temu. 10 razy ceny energii. No więc jak to będzie działało na gospodarkę europejską? No wszyscy wiemy, jak to będzie działało. Bardzo źle. Inna jest sytuacja Stanów Zjednoczonych zupełnie. Tam ten gaz, on jest inaczej liczony. Jak zobaczycie Państwo na stock.pl, to tam zobaczycie, że w innych miarach jest to, ale jak się przeliczy miary te amerykańskie na te europejskie, to wychodzi, że gaz europejski jest 10 razy droższy. 10 razy droższy od amerykańskiego. Więc Amerykanie mają zupełnie inną sytuację gospodarczą, Europa ma inną sytuację gospodarczą, więc jak powiedziałem, to nie tyle jest siła dolara, ile potworna słabość euro. Panie Piotrze, to wszyscy dobrze wiemy, że Amerykanie wszystko zrobią, żeby liczyć rzeczy inaczej, na przykład w rozpiętości skrzydeł orła na ilość boisk do futbolu amerykańskiego, ale zostawiając to na boku i patrząc na samą Europę, no umówmy się, że tu za dużo narzędzi ani do walki z cenami energii nie ma,
bo chociażby susze we Francji i konieczność wyłączania kolejnych reaktorów, odłączania od sieci kolejnych reaktorów atomowych, bo nie ma ich jak chłodzić, ale i sam Europejski Bank Centralny nie ma chyba specjalnie dobrych narzędzi do walki z inflacją. Gdzie nie spojrzeć, to trzeba dosypywać pieniędzy. No nie ma tych narzędzi, dlatego że to jest inflacja importowana, tak samo zresztą jak w Polsce w dużej części. To ja zawsze powtarzam, a nie to, że ojcem polskiej inflacji jest Glapiński. To jest hasło nie moje, nie. No i ja nie jestem po stronie rządzących, po stronie raczej opozycji, zdecydowanie opozycji, ale no pewne, dobra, nie będę określał epitetów. No, pewne określenia nie przystoją według mnie poważnym ludziom z opozycji również. No nieistotne. No, w każdym razie rzeczywiście jest to problem, no bo jeżeli ta, zresztą nawiasem mówiąc, jeszcze 4 dni temu, gdybyśmy rozmawiali, to byśmy mówili również o rekordach, jeżeli chodzi o uprawnienia do emisji CO2, bo było to 98 euro. Teraz, no dzisiaj nie patrzyłem, ale wczoraj po 3-4 dniach spadku było to sporo niżej, ale w dalszym ciągu bardzo wysoko. No i to, że to, co, o czym pan mówił, to chłodzenie elektrowni atomowych we Francji, to może tłumaczyć dlaczego, bo ja wczoraj widziałem ceny w Niemczech i we Francji. I o dziwo, energia elektryczna we Francji jest droższa niż w Niemczech. Droższa. Jest wyższa cena. Wydawałoby się to lekko bezsensowne, no bo oni rzeczywiście mają mnóstwo elektrowni atomowych. Pewnie przez to te wyłączenia właśnie taka sytuacja jest. I rzeczywiście walka z tą inflacją, jeżeli chodzi o banki centralne, no jest lekko bezsensowna. No podnosząc stopy procentowe, uderza się rzeczywiście w biznes, w ludzi, w ściąga się pieniądz z rynku. Wszystko gra, tyle że tylko, że również powoduje się recesję, no bo uderza się w biznes, między innymi kredyty są drogie. Uderza się w biznes. No jeżeli się uderza w biznes, prowadzi się do recesji, to jeżeli prowadzi się rynki do recesji, gospodarki do recesji, no to mamy piękną sytuację, rzeczywiście piękną w znaczeniu tym w cudzysłowie rzecz jasna, której spotyka się z spowolnieniem gospodarczym, potężne spowolnienie gospodarcze, z bardzo wysoką inflacją, czyli klasyczna definicja stagflacji, która jest naprawdę zabójcza dla gospodarki. No i ma pan rację, no, rządy muszą sobie z tym jakoś radzić. Sypią pieniądze, żeby pomagać ludziom, no bo przy, no mówię, 10 razy podrożała energia, 10 razy podrożał gaz. No to wygląda dramatycznie. No słyszymy już przecież nawet w Polsce, znaczy nawet no w Polsce, że Azoty, firma Azoty przestała praktycznie produkować nawozy azotowe, zatrzymała produkcję, 10% tylko produkują, dlatego że właśnie potwornie drogi jest gaz, w związku z tym oni wstrzymują tą produkcję. Na razie to specjalnie nie uderza w rolnictwo, tak mi mówiono. Ja się na rolnictwie kompletnie nie znam. Ale słyszę, co mówią rolnicy, co mówią, no co prawda również politycy, w związku z tym nie wiem, zawsze to biorę przez sito polityczności, a polityczność prowadzi czasami do dziwacznych wypowiedzi. No ale w każdym razie, jak rozumiem, te nawozy będą potrzebne wiosną, więc może sytuacja się do wiosny zmieni, może będą produkowali te nawozy. Ale jeżeli one będą, tak jak dzisiaj słyszałem rolnika, który mówił, że to na chyba tona, to już wybaczcie państwo, mówię, ja się nie znam na tym, że określona ilość nawozów sztucznych kosztowała 1000 zł, a teraz kosztuje 4000. No to możecie sobie państwo wyobrazić, jeżeli ta sytuacja się utrzyma w przyszłym roku, to albo rolnicy przestaną używać nawozów sztucznych, o kilkadziesiąt procent spadną plony i wzrosną ceny żywności, albo będą nawozili drogimi nawozami i wzrosną ceny żywności. No więc to wygląda naprawdę źle, no, po prostu naprawdę źle. Sytuacja Europy jest po prostu bardzo, no delikatnie mówiąc, niekomfortowa, a tak naprawdę bardzo zła, po prostu bardzo zła. Panie Piotrze, pan mówi, że rządy nie mają narzędzi do walki z inflacją. Ja złośliwie powiedziałbym, że nasz premier znalazł
sposób na to, żeby inflację jeszcze podwyższyć. Mamy zapowiedź 14 emerytury, która ma zostać na stałe, rok wyborczy i rok z wysokimi cenami żywności. To będzie ciekawy rok, ten przyszły rok, niestety chyba w tym negatywnym znaczeniu. Niepokoi mnie to oczywiście od dawna, panie redaktorze, dlatego że jestem przekonany, absolutnie przekonany, że nie mając innych metod, no metoda napuszczania na LGBT czy innego, czy na Niemców, no nie rozumiem tego naprawdę. To tak jakbym się cofnął o 60 lat, bo 60 lat temu, jak miałem 12 lat, to miałem takie nastawienie do Niemców, jak pan Kaczyński ma, a ja wtedy miałem gorsze. Bo naczytałem się różnych książek, no, było to tuż po wojnie, no może tuż po wojnie nie było, ale było bliżej po wojnie. Miałem fatalne nastawienie do Niemców, ale mi to przeszło, a panu Kaczyńskiemu jakoś nie przeszło. No w każdym razie to nie wystarczy do wygrania wyborów jedno i drugie i trzeba będzie sypać pieniędzmi, no i to jest oczywiste, bo jeżeli Eurostat, ale to było chyba przed paroma miesiącami, więc nieco mogło się zmienić, ale niekoniecznie, bo ta bardzo wysoka inflacja nagania pieniądze do budżetu. Dlaczego? No bo wiadomo, im wyższe ceny, to VAT liczony od wyższych cen daje większe dochody budżetowi państwa. Więc pewnie to się nie zmieniło specjalnie na niekorzyść. I wtedy, jak często przypominam, Eurostat mówił o tym, że nasze totalne zadłużenie sektora publicznego, czyli razem BGK i PFR, to co to się mówi, że i naprawdę się mówi, to jest omijanie budżetu, bo taka jest prawda, ale Eurostat liczył to, żebyśmy mieli jasno. To jest niecałe 54% w stosunku do PKB. Niby dużo, ale średnie zadłużenie w Unii Europejskiej jest ponad 100%. W związku z tym, a u nas, jeżeli patrzeć na nasze konstytucyjne limity, to jest 60% jest w konstytucji, a my, ponieważ my liczymy inaczej, bez PFR-u, bez BGK i tak dalej, to u nas jest to poniżej 50%, 40 parę, o ile dobrze pamiętam. Nawet gdyby to było 50, to zostaje 10 punktów procentowych do limitu konstytucyjnego, a 10 punktów procentowych, no to jest około 300 miliardów złotych. No i tyle. I co ja Państwu będę mówił? Ja nie powiem, że użyją rządzący 300 miliardów złotych, ale dlaczego mają nie użyć 100 miliardów? Kto Boga temu zabroni? Obawiam się, że będzie sypanie pieniędzmi w przyszłym roku. 14 emerytura to nie tylko to. Spodziewam się, że moja emerytura w marcu też wzrośnie o kilkanaście procent. No z oczywistego powodu waloryzacji. Panie Piotrze, szybki przeskok do pytań. Wracamy blisko ziemi. Pan Tomasz pyta, czy brać kredyt na dom, czy czekać do początku przyszłego roku lub wiosny. Jeśli brać, to na pewno nie na stałą stopę. Otóż to, jeżeli to chciałem powiedzieć, wyjął mi pan z ust, panie redaktorze, jeżeli brać, to nie w tej chwili nie na stałą stopę procentową, na pewno. Poczekać, aż pojawi się recesja albo duże spowolnienie, Rada zacznie obniżać stopy procentowe, pojawi się nowy wskaźnik, zresztą on niczego nie zmieni, proszę Państwa, nie uczcie się, ale okej, pojawi się nowy wskaźnik zamiast WIBOR-u najpewniej od 1 stycznia. I jak zaczną obniżać stopy procentowe i ta inflacja będzie bliżej wartości, nie wiem, 5-6%, i dalej będziemy czekali na kolejne obniżki stóp procentowych, no wtedy warto myśleć o wzięciu kredytu ze stałą stopą oprocentowania. W tej chwili, gdyby pan brał i jeżeli pana stać na to, bo to jest podstawa, to myślę, że może pan się niespecjalnie obawiać wzrostu raty. O tak mogę powiedzieć. No ja nie wierzę w 9%, jeżeli chodzi o stopy procentowe Rady Polityki Pieniężnej. Ja w to nie wierzę, ale to jest tylko wiara, a na przykład chyba Goldman Sachs mówi, że tam będzie 9,7 czy coś takiego, no ale okej, no. Z obecnej 6,5, no ja myślę, że 7 to naprawdę jest maks. A gdyby nawet wzrosło z 7 o 2 punkty procentowe, to też pana, jak rozumiem, nie przewróci. Więc może pan wziąć tylko w tej chwili ze zmienną stopą procentową, bo należy się liczyć, że później rata będzie panu spadała.
Panie Piotrze, wakacje szkolne dobiegają końca, ale wakacje kredytowe w pełni. Pozostaje zapytać, czy to już wszystko jest w cenach sektora bankowego? Czy możemy się spodziewać dociskania jeszcze kolanem tego indeksu do końca roku? Według mnie jest. Nie ma jeszcze czegoś, co może nas spotkać, aczkolwiek mam nadzieję, że tego nie będzie, czyli prawdziwej i długotrwałej recesji. O, tego nie ma, ale jeżeli chodzi o kredyt, ten wakacje kredytowe, no to jest. One są źle skonstruowane, beznadziejne dla wszystkich, nawet dla tych ze stałą stopą procentową. Na mnie to jest kuriozalne, śmieszne i niepoważne wręcz, no ale co zrobić. No. Niech Państwo się nie obrażają, ci, którzy mają stałą stopę procentową, ale przecież wiecie, że nie traciliście na tym wysokim wyborze, bo mieliście stałą stopę. Więc dlaczego macie mieć kredyt, wakacje kredytowe? Ale okej, no jest to, co jest. Banki dostaną nieźle po skórze. Nikt ich nie żałuje, no bo też jak zawsze powtarzam, nie lubimy tego, który nam pożyczył pieniądze, bo trzeba mu je zwrócić. Zawsze tak było w historii od XV wieku, więc. Ale chyba jest już, wszystko w cenach, według mnie. Nawet jeśli jest w cenach, to tak jak pisze pan Paweł, WIG20 na kolanach, co dalej? No WIG20 na kolanach, no i co możecie państwo powiedzieć? No jeżeli ciągle o tym też mówimy, jeżeli tam jest taka liczba spółek Skarbu Państwa, jeżeli te spółki, tak jak Orlen, mają coraz większą wagę niestety, no to jak to może wyglądać? No musi to tak wyglądać, jeżeli banki są ostro reprezentowane, które były bite straszliwie, i jeżeli energetyka, no dzisiaj słyszymy pana premiera, no ja rozumiem to, co on mówi, że premier mówi, że będzie chciał spowodować, żeby dla wybranym odbiorcom producenci gazu dostarczali ten gaz po niższej cenie niż powinni dostarczać. No fajnie, tylko co to znaczy? No to znaczy, że uderzy to w ich zyski. No to jest też oczywiste. W związku z tym, no tak to wygląda. My jesteśmy przez kapitał zagraniczny dosyć szerokim łukiem omijani. Z powodu właśnie liczby spółek Skarbu Państwa, z powodu polityki w stosunku do sektora bankowego, z powodu generalnie polityki, bo wiemy, że kłócimy się, czyli rząd polski kłóci się z Unią Europejską. Zachód nie lubi takich sytuacji. Inwestorzy portfelowi, ci, którzy wchodzą kasą po to, żeby zarobić na wzroście cen określonych walorów aktywów, po prostu omijają nas, mają inne rynki, gdzie mogą zyskiwać bez żadnych problemów, więc po co im Polska? Ja ciągle liczę to 1740, bo mamy trend boczny, no między tam 1600 z małym groszykiem, a 1740. I to się telepie od czerwca bodajże. No i ja ciągle mam nadzieję, że to 1740 w końcu pęknie. No i wtedy zobaczymy większy rajd, bo naprawdę no, nasz rynek już na to zasługuje od dawna. Spółki są bardzo tanie. W porównaniu do innych spółek w Europie i w Stanach nasze akcje są bardzo tanie. No ale co ja mogę oprócz tego powiedzieć? Trzeba jeszcze kasę, żeby to ruszyć. Panie Piotrze, pan wspominał o tym, że Unia Europejska, to znaczy Europejski Bank Centralny nie ma narzędzi, a ja w ogóle chciałem przypomnieć, że pominęliśmy w tych naszych rozmowach jeszcze jedną aferę, która wybuchła w międzyczasie, zdążyła już zagasnąć, nasze wchodzenie do strefy euro i oczywiście utrata suwerenności. Co to był w ogóle za wyskok? To był wyskok, o ile dobrze pamiętam, Szymona Hołowni i Polski 2050, która zarekomendowała mocne, to chyba pod wpływem Pawła Wojciechowskiego, jednego z byłych ministrów, chyba był kiedyś ministrem, zarekomendowała wejście Polski do strefy euro. No jest to bezprzedmiotowy na razie, na razie dyskusja bezprzedmiotowa, bo po prostu nie wejdziemy w najbliższych latach do strefy euro. I szkoda wysiłku. No można się próbować potykać na tym polu, tylko po co się potykać na polu, które nie będzie nawożone
nawóz jest zbyt drogi. Nie będzie nawożone i żadnych owoców nie zrodzi. No bo nie zrodzi, ani w tej, ani na wstępnej kadencji nie wyobrażam sobie, żeby można było wystąpić o przyjęcie euro. I tutaj niestety, ja bardzo ubolewam nad tym, co ostatnio mówi prezes Glapiński, bo ja mówię, ja nie zgadzam się z określaniem go mianem ojca inflacji, jakieś takie bzdury, które są mówione czasami zgrzytają i straszliwie, ale to, co on mówi od strony politycznej, to po prostu jest tak niedopuszczalne, jeżeli chodzi o szefa banku centralnego, że no nie, no, no szkoda mówić w zasadzie, no, no, ale tak czy inaczej, według mnie on niestety ma rację mówiąc, że póki on będzie szefem banku centralnego, to Polska do strefy euro nie wejdzie, czyli 6 lat. Dlaczego? No co prawda tłumaczono, bo ja później rozmawiałem na ten temat z dziennikarzami, znanymi dziennikarzami zajmującymi się gospodarką, którzy twierdzą, że to jest tylko taka forma, że można to ominąć. Ja nie jestem pewien. A o czym mówię? O tym mówię, że wniosek o wstąpienie do strefy euro musi podpisać minister finansów i szef banku centralnego. Kropka. Więc jeżeli nie będzie jednego podpisu, no to co? No to chyba nie da się. No nie wiem. Mówią mi, że można było wtedy zarzucić Glapińskiemu jakieś tam nadużycia, czy to, że nie spełnia swoich obowiązków. No nie jestem pewien. No, no on ma zdania, uważa, że nie i tyle, i nie podpisze takiego wniosku. W związku z tym na 6 lat zapomnijcie państwo, według mnie tak naprawdę, o strefie euro. Chowamy w takim razie ten temat do kieszeni głęboko. Patrzę w komentarze, panie Piotrze, pan Wespazjan pyta, czy złoty będzie kosztować 5 zł. Nie wiem, czy to trolling, czy takie freudowskie przejęzyczenie. Czy euro będzie kosztować 5 zł? Chyba o franka pewnie chodziło, że czy frank będzie kosztował 5 zł. To już tak blisko, że może kosztować. No i co to zmieni? To jest tylko liczba. Ja tylko protestuję i tutaj też zaprotestuję. W ostatniej polityce jest artykuł, długi tekst nawet, w którym między innymi autor, no nie wymienię tego nazwiska, po co będę mu tutaj antyreklamę robił, to jest dobry dziennikarz, no ale i w polityce do tego, w piśmie, które w tygodniku, które ja czytam od ponad 50, może od 60 lat, na pewno prawie od chwili powstania. W każdym razie określił złotego mianem śmieciowej waluty, co uważam, że jest karygodne, głupie i niepotrzebne, świadomie używam takich brutalnych słów. Bo w żadnym wypadku nie należy tak mówić. Złoty zachowuje się tak, jak euro się zachowuje. Niech ten dziennikarz sobie spojrzy na kursy, zobaczy od 2021 roku, ile straciło euro do dolara, ile złoty stracił na dolara i potem niech opowiada bzdury. Dobrze, panie Piotrze, to jeszcze na koniec pytanie od pana Grzegorza. Co oprócz gołębiego Fedu może pomóc amerykańskiej giełdzie? Pytam o czynniki fundamentalne, pisze pan Grzegorz. Ilość pieniędzy, proszę pana, ilość pieniędzy. Pamiętacie państwo, nie wiem, miesiąc, półtora miesiąca, na pewno to był czerwiec albo czerwiec, przełom czerwca i lipca. Był taki raport Bank of America, w którym mówił, że w portfelach funduszy jest najmniej akcji od 2008 roku. Przypominajcie sobie państwo, kryzys, Lehman Brothers i tak dalej. Najmniej akcji od tego terminu i najwięcej gotówki od 2001 roku. No i wtedy ja byłem pewien, że za chwilę będzie ruch do góry, bo to starczyło tylko rzucić iskierkę i ta gotówka musiała zostać zatrudniona, a portfele musiały być napełniane większą ilością akcji. No i tak się też oczywiście stało. Czy to już wygasło? Niektórzy twierdzą, że to było również zamykanie krótkich pozycji, że ten potencjał z tego, jak się zamyka krótką pozycję, trzeba kupić akcję, w związku z tym to podnosi cenę akcji, indeksy. Że to się, ten impuls się też wyczerpał i teraz przyszła kolejna korekta, co jest możliwe. Jackson Hole zostanie zapomniane po 2-3 dniach, zaczniemy myśleć o,
o Fedzie, posiedzeniu Fed, który jest 21 chyba września, jeżeli dobrze pamiętam. Wrzesień zazwyczaj jest słabiutki dla rynku akcji. No może być jakaś korekta, ale nie, na razie nie dramat. Nie widzę w każdym razie tego, co się przewija w wielu, jak ze zdziwieniem patrzę, w wielu różnych opiniach, że czeka nas równie wielki dramat jak w 2008 czy 2009 roku. No ja jakoś tego nie widzę, ale może po prostu na starość wzrok mi się popsuł. Panie Piotrze, to jeszcze na koniec pytanie też od pana Grzegorza. Który sektor gospodarek powinien najlepiej poradzić sobie w obecnych czasach? Czy OZE, czy jak poradzi sobie sektor bardzo energochłonny? Wysokie ceny gazu powodują przestoje w wielu firmach. No, jeżeli chodzi o OZE, to jest absolutnie ewidentny kierunek. Niewątpliwie tak, bo jakby wszyscy widzą, co się dzieje właśnie z energią, z gazem, no z ropą w grudniu pewnie, ale już nie będziemy do tego wracali. W związku z tym tak, OZE jak najbardziej, wszelkie inwestycje w OZE, firmy, które inwestują, tylko ja się boję, że tam zostanie nadmuchana bańka, ale to chyba jeszcze nie ten etap. A u nas OZE na pewno tak, jeżeli dostaniemy w końcu te pieniądze z KPO. Według mnie kiedyś je dostaniemy, ale nie wiem, czy nie po wyborach. Naprawdę nie wiem, bo to w tej chwili wygląda naprawdę fatalnie. A generalnie, jeżeli rzeczywiście będzie recesja, to sektory defensywne tak zwane, czyli ochrona zdrowia, spożywka i tym podobne rzeczy. No bo jeść trzeba i leczyć się trzeba, nawet jak jest recesja. Panie Piotrze, to w takim razie dzieci wysyłamy do szkoły w przyszłym roku, wnuki, niektórzy z nas. A my co? Spotkamy się jak co tydzień? Za tydzień. W piątek. Tak jest. Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych Domu Inwestycyjnego Xedion. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.